wczytywać. To było na ogół pisał prosto. No, ja się trochę z tym pomęczyłem wersją. Licencję na ogół pisałem. O Jezu. O Jezu, siostra. Znaczy tak, na początku to było super, później było bardzo fajnie, potem było nieciekawie, a potem było bardzo źle. Że przestałem przez pół roku nie czytałem już wierszy, już później to napisałem. Miałem dość. Okay. Następny to jest Tuemarus. Ale to są, to jest w jakim języku? Napisałem. Jak może wiesz, na Piotrka wydrukuję jedną. Tuemarus. Dzisiaj pracę czytam od niego wiersze i po prostu... To jest ciekawe, bo on potrafił też pisać idealną angielszczyznę. Że ten stan, będę tak przez ramię, że ten. No bo on, szczerze mówiąc, nie był takim poetą typowym szkockim. Bo tylko dwa razy pojechał w ciągu swojego życia na północ, w Halifax. A tak to południe, ciepło, przyjemnie, tam gdzie wszyscy był uznawany, doceniany, się kręcił w różnych tam kręgach towarzyskich. Także no, no pisał niby, że to jest ważne, co zrobił dla Szkocji, bo go się dalej cytuje, czyli w sumie najważniejszy poeta. Ale no taki trochę się go przerysowuje momentami, moim zdaniem, że za dużo mu się przypisuje, podczas gdy on momentami pisał pod publiczkę trochę. To taka jego główna wada. W czasach. Tak. No, to po prostu czego lud potrzebował, że no, były te problemy, no Anglia okupowała, no to Angole źli, na nich trzeba jechać, na kościół trzeba wjechać, też na parlament, że sprzedał. No, tak, także no, w sumie teraz też taki romantyzm moglibyśmy uruchomić. To i tak w sumie nic w porównaniu do Jamesa MacPhersona, który w XVIII wieku gdzieś tak napisał całą taką serię, nazywało Pieśni Rosjana, to chyba były, jeśli się nie mylę, i powiedział, że to jest oryginał, który on gdzieś tam znalazł, przetłumaczył na bardziej przystępny język, ale to jest stare i średniowieczne, dlatego że okazało się, że no, okłamał wszystkich, wyszło chyba dopiero po jego śmierci. A mimo wszystko ludzie go kochają, no, wspaniały to właśnie pisarz narodowy. Dziwni ci szkocy pisarze, ale jakoś działali. A powiedz coś po szkocku. Właśnie, bo mieliście szkocki i walijski. Nie, myśmy mieli irlandzki i walijski do wyboru. A ja wybrałem walijski, bo się bałem prowadzącego irlandzki. Wiedziałem, jakie są z nim ciekawostki, ale i tak mi się później z nim dostało konwersację na 5 roku. No. To powiedz coś po walijsku. Po walijsku? A Szumaj. Czyli? Cześć, witam. A jest piwo? Kur. Kurwa, właśnie. Ale pisze się CWRW. W walijskim się czyta jako U. U się czyta jako I. Podwójne L się czyta jako. No takie zdanie pewne. Weź tak pełnym zdaniem, tak? No, na przykład lubię piwo. Duin half i guru. To tutaj jest z niemieckiego, nie? Trochę, ale gramatyka jest. Szczerze, bliższa polskiemu niż niemieckiemu. Łatwiejsza do opanowania, tak, że ja lubię piwo. Mm-hmm. Nie ma jakichś tam jakichś szyków przestawnych, jakiegoś kombinowania, po prostu jak jest, tak się czyta, tak się czyta. Wygląda jak zlepek z pogłosek, ale no, jak się zna te podstawy, właśnie to oznacza to jest tym, ta mutacja na NGK, tam na NK jakiś, różne. To wtedy można mówić. Tak, zapytam. Irlandzki jest trudniejszy, tak samo. Ej, czemu wszyscy się boją pierwszej rzędu? Jak zawsze. Na wykładzie. Przepraszam bardzo. Ja się boję? No wiesz, ja też mi
by się bała facetas publicznych, ale to jest żeby to jednego właśnie. A będąc facetem, to tym bardziej. No. Cóż, to chyba moje dość przyzwyczajenie do pracy z facetami. A tu ciężka też w studnicach chodzą. Ale jednak jest ich dużo na sztuki. W samym pokoju mam ich 10. To tak. Scottish cookies. To są dwie jak one się nazywały. Chowbreads właśnie. Są tutaj, to proszę sobie podchodzić i je częstować. Lemoniada, kubeczki, jak zwykle. I ciasto, które jest na bazie margaryny, mąki i po prostu wiśni. Polane czekoladą i z wiórkami kokosowymi, tylko tych wiórków miało nie być, no ale są. Z tym ciastem trzeba uważać, bo wyszło troszeczkę mokrzejsze, bardziej mokre niż powinno. Albo na miseczkę tutaj, albo na... właśnie miseczki są tu. Miseczki są, jeszcze jest więcej, albo miseczka, albo na serwetkę. Także się nie krępować. Danie główne zupa. Zupa robiona na bazie rosołu, boczku, cebuli, kanafiora, ziemniaka. Zblendowana. Tak, szczególnie chyba tą cebulę tutaj już na samym kanafiorze dosyć mocno się daje wyznać. Tak, ja wczoraj tego kanafiora kupiłem w nocy. I no, rano nie dało się wsiąść do samochodu. Dodajmy mojego samochodu. Ten fakt przemilczy. Szczegóły. Okej, to Tue Maus jeszcze, zanim przejdziemy do rzeczy. We sleeped, cool, timorous beastie. Oh, what a panic's in my breastie. When me the start a war so hasty with bicker and brattle, I would be laith to run and chase thee with murder and prattle. I'm truly sorry man's dominion has broken nature's social union, and justifies that ill opinion which makes thee startle at me, thy poor earth-born companion and fellow mortal. I did na whiles, but thou mon thief. What then, poor beastie, thou mon live? A daemon icker and a thrave's a small request. I'll get a blessing with a lave and never missed. Thy wee bit hoosie, too, in ruin. It's silly wars the winds are strewing. And naething now to big a newin of foggage green. And bleak December's winds ensuing, they snell and keen. Thou saw the fields laid bare and waste, and weary winter coming fast, and cosy here beneath the blast, thou thought to dwell, till crash, the cruel coulter passed out through thy cell. That wee bit heap o' leaves and stibble has cost thee money a weary nibble. Now thou's turned out for all thy trouble, but hoose or hald, to thole the winter's sleety dribble, and Cranbrach called. But Moosey, though art no thy lane in proven foresight may be vain, the best laid schemes of mice and men gang after glay, and leest nocht but grief and pain for promised joy. Still, thou art blessed compared with me, the present only toucheth thee. And och, I backward cast my ee on prospects drear, and forward, though I canna see, I guess and fear. Okej, tu myślę, tak możemy chyba zacząć. Kilka słów, o czym to było. Ktoś coś. Na pewno odpości. Ja nie słuchałem. Co, zaczynamy? To było po prostu mniej więcej o tym, że trudno człowiekowi żyć w zgodzie z naturą, ale powinien próbować. No bo tutaj pługiem rozwalił całe gniazdo myszy, no i teraz tylko nic tylko przepraszać za to, co się zrobiło, co człowiek
uczynił naturze, czyli tej myszce. Ale i tak mysz ma lepiej, bo jest bliżej natury, nie ma tych problemów co człowiek i może żyć tylko dniem dzisiejszym, tym co się ma problemy mniejsze niż człowiek. No, czyli człowiek, czyli polityka, pewnie tam wszystkie inne kłopoty. Mniej więcej chyba to tak. Ale czemu by to napnąć? Może coś klasycznego? Klasycznego? Klasycznego na dudach czy klasycznego do powiedzenia? Może parę słów o dudach. Parę słów o dudach. Tak. O dudach szkockich trudno mówić tylko o nich, bo jeśli mowa o historii dud, to ich jest sporo. W całej Europie, na Bliskim Wschodzie rodzaju dud mamy obecnie około, różne źródła podają, 120, nawet 150. W Polsce mamy 8, jest się czym chwalić, mamy lepiej niż Szkoci, którzy mają ledwie 4 typy. Ale jednak u nas to nie jest tak rozpowszechnione niestety, tylko bardziej na regiony ograniczone granie. Głównie Wielkopolska, ale też Podhale, Dziedzicczyzna. No ale tak, co do kiedyś dud, no to różnie się mówi. Tu też dyskusje trwają ciągle i chyba nigdy nie przestaną być toczone. Jedni twierdzą, że dudy się wywiodły gdzieś z Afryki. Inni mówią, że właśnie bardziej ten Bliski Wschód, pokazują źródła, że Mezopotamia, Asyria, w ogóle przeróżne, Babilon, ale takie najbardziej znane źródło to jest właśnie to, że Afryka i że dudy jako instrument przyszły z wojskami rzymskimi do Europy. No bo wtedy było multikulti, czy trzeba było to likwidować, ale to co było fajne, to sobie Rzymianie przywłaszczali, przerabiali na własne i tak Rzymianie wzięli dudy i podobno piechota właśnie używała dud jako instrumentu sygnałowego, podczas gdy jazda używała czegoś na podobieństwo trąbek. Na to znowu dowodów tak stuprocentowych nie mam, ale powiedzmy taka romantyczna wizja, że jednak tam sobie kiedyś Rzymianie chodzili. Za to, a może za to przemawiać fakt taki, że na monetach i tych za cesarza Nerona, na jednej z twarzy monety, że tak powiem, widać właśnie jego podobiznę z czymś, co mogłoby przypominać jakieś tam szczątkowe dudy. Mówi się nawet właśnie, że jak płonął Rzym, to Neron nie grał na lutni, czy lirze, czy tam czymkolwiek, tylko właśnie na dudach. I że te dudy były nie pompowane pustnikiem, tak jak te, tylko, żeby nie wyglądać głupio, bo przecież cesarz więc nie może wyglądać głupio, miał do worka przytroczoną rurkę i pompował po prostu stopą z miecha. Więc dla mnie to i tak trochę dziwnie wyglądało, taki odkurzacz starożytny, no ale dobra, było tak. Później, w średniowieczu, żeby był rozkwit, dudy się rozpierzchły, powstały w Niemczech, Hiszpania, głównie północ Hiszpanii, czyli Asturia, Galicja. Nawet twierdzi się, że z Galicji kiedyś przybyli pierwsi osadnicy obecnej Irlandii. Ale też na to dowodów nie ma niestety znowu. No to dziwne takie, ale prawdopodobne, bo patrząc chociażby, znaczy dokładnie słuchając muzyki galicyjskiej i irlandzkiej, można znaleźć pewne podobieństwa. Przede wszystkim rytmice, jak ma się te irlandzkie jigi, chociażby, to w Galicji są melodie, które się nazywają muneira. I to jest dokładnie ta sama rytmika, nawet jakby ktoś chciał na tym tradycyjnym demnie irlandzkim grać, to do tego się da, bijąc dokładnie taki sam rytm jak w irlandzkim melodie. Ale co dalej? Tak, właśnie były w Galicji na obrazach przeróżnych mistrzów, u Boscha się pojawiały, u Broidli,
Gdzie się wystarczyło się tylko przyjrzeć, praktycznie dudy były wszędzie. Tego się tak nie zauważało, bo gdzieś tam jakiś taki maleńki instrumencik, ktoś tam gdzieś tam trzymał jakieś tam świeckie obrazy, potańcówek przy stodole. No ale były te dudy, bardzo często właśnie były. Co do Szkocji zaś. Najprawdopodobniej dudy przyszły od Irlandczyków. Jest nawet taki, no powiedzmy, inside joke, że Irlandczycy podarowali Szkotom dudy, a Szkoci do dzisiaj nie zrozumieli dowcipu. Więc, no nie wiem, czy to jest dowcip. No bo, dobra, Irlandczycy mają teraz bardzo skomplikowane dudy, na których da się grać tylko siedząc. I zamiast ustnika zwykłego jest miech, więc trzeba obie ręce, oba łokcie uruchomić. I na dodatek, jak tu są zwykłe takie proste piszczałki burdonowe, te, które produkują tu taki stały dźwięk w tle, to te piszczałki w górach irlandzkich leżą sobie na kolanie i na nich są nałożone jeszcze trzy dodatkowe piszczałki, na których są zamontowane klucze. I te klucze nazywa się regulatorami. Grając, trzymając przebierkę tutaj, czyli tę część wygrania melodii, dudziarz irlandzki może grać akordy, dociskając nadgarstkiem prawej ręki. Więc jednocześnie, nie tracąc rytmu, po całej tej machinerii tam obraca. Ewentualnie starszy styl gry jeszcze pozwalał na granie na przebierce jakiś postęp jedną ręką, a tu po prostu jak po fortepianie, po klawiaturze mocy bola po tych regulatorach. No i tak, Szkoci mają znacznie prostsze dudy. W obecnej formie, jakie są widoczne, czyli to wszystko, o czym zaraz powiem, wykształciły się dopiero około XVII wieku. Wcześniej były różne formy, były na przykład dudy z jedną tylko piszczałką, ta jest tylko piszczałka basowa, albo, co jest dziwne, bo te piszczałki grają dźwięk wyższy, to są tenorowe. I właśnie spotykało się dudy, które miały tylko i wyłącznie te piszczałki. Nie wiem, czemu trochę tak niefajnie, jednak ten bas brzmi lepiej, przynajmniej dla mojego ucha. Ale ucho wytrenowane na takich dudach, więc ja tu w sumie nie mam za wiele do powiedzenia. Też twierdzi się, że jeden z klanów, klan Menzies bodajże, upiera się, że w swoich zbiorach ma dudy, na których grano w XIV wieku podczas bitwy pod Bamburgh. Jest to możliwe, ale szczerze mówiąc mało prawdopodobne, bo jakby sobie takie dudy mogły przetrwać tyle? Owszem, przetrwały instrumenty, które pochodzą właśnie mniej więcej z XVII-XVI wieku, no ale nie jest tak dawna, chociaż to już różnie też bywa się. Co jest dziwne, tamte dudy mają właśnie też trzy piszczałki, co by się trochę historycznie kłóciło i gryzło z innymi oświadczeniami. Ale no tak, jeśli się mówi dudy, generalnie właśnie jak ludzie mówią dudy, no to myślą o tych, o dudach szkockich, ale niekoniecznie, bo jak mówiłem, właśnie zdecydowanie więcej rodzajów. No, co by tu jeszcze powiedzieć? Może o konstrukcji samej. Dudy to jest generalnie bardzo prosty instrument. Problem w nich tylko polega na wyrobieniu sobie w miarę silnego oddechu, zrobienie sobie przepony, bo obsługa jest prosta, jest sufit, jest ustnik, przez który się wmukuje powietrze. W ustniku, tutaj nawet jak wyjmę nie będzie widać, ale w ustniku jest sobie taka zastawka, która blokuje powietrze od powracania z worka. Worek w środku. Teraz, tak jak już mówiłem, właśnie wspominałem trochę wcześniej, że to jest technologia i wszelkie inne rzeczy w służbie człowieka. Kiedyś tradycyjnie skórzany, wyrabiany albo z, może tak powiem, zadniej części łosia albo krowy. Zdarzało się niestety nawet, że i z piesków biednych, nie było różnych materiałów. Nie wiem, jak duże te psy musiały być, bo jednak worek musi być trochę słusznych rozmiarów. No ale generalnie królowała owca, wiadomo, najłatwiej było dostać, szło się tylko gdzieś w góry,
upatrzyło się jedno statko i zapiedno. Wytwarzy no sąsiada. Tak, czy sąsiad pożyczy. Tak. Jak to się mówi, jak się zaczyna książka kucharska szkocka, pożycz od sąsiada. Każdy przepis książki kucharskiej szkockiej, pożycz od sąsiada. Ale to jest też nieprawda, o szkotach to może za chwilę, bo to też stereotypy, ale cicho. Jakie stereotypy? Tak. Ale teraz właśnie powstają różne worki syntetyczne, w środku jest membrana goreteksowa, dzięki której się tak worek nie poci. A z zewnątrz jest coś, co akurat w tym wypadku przypomina zamsz. Jakieś tam zamsze podobne. Chociaż dźwięk jest zbliżony do oryginału, czyli właśnie do tej owczej skóry, to teraz taki trend jest, że powoli się do tej skóry wraca. Że worki są wygodniejsze, no tylko trzeba grać regularnie, czyli praktycznie codziennie. A jak ja na przykład mieszkam w bloku, no nie każdy sąsiad nie moich anielskiej cierpliwości życzyłby sobie codziennie po około pół godziny słuchać tego wszystkiego. A to jest głośne, o czym co już niektóre osoby tutaj słyszały. To gdzie tak ćwiczysz jak w domu? W domu jednak. Ale rzadko, w miarę rzadko, bo właśnie od tego trzeba zacząć. To co wspominałem, że jest sobie taki instrument na polski tłumacząc przebierka ćwiczelna, czyli praktyczący. I on nie jest taki głośny jak ten potworek. Zaraz pewnie widać dźwięk. Jak to położę? A nie. Jeszcze z niego uszło i zbliżycie. Więc można sobie na nim ćwiczyć. Bez problemu, bez denerwowania sąsiadów. Jest ciszy. Także skala jest dokładnie taka sama jak tutaj. Nie ma problemu, jest lżejsze zadęcie. No w ogóle wynaleziono jeszcze dudy elektroniczne, które na szczęście mi się też udało złapać, więc nawet jeśli ktoś z domowników ma jakieś obiekcje, no to podłącza się tylko słuchawki, godzina 22, północ, o której chcę, mogę sobie ćwiczyć. A też ma worek taki normalny? Nie. Są właśnie dudy elektroniczne, które mają worki, wszystko działa tak jak w prawdziwych, tylko właśnie można sobie słuchawki podłączyć albo do jakiegoś wzmacniacza, cokolwiek. Ale te są akurat proste. To jest właśnie mniej więcej tam, co wyglądają te moje elektroniczne, jak ta część obcięta. Generalnie tylko dziurki, na które lecą palce, wtyczka do mikrofonu albo jakiegoś do głośnika i tyle. Także to prosta sprawa jest. Ale no tak, bo dziurki są głośne. No ale worek. Wracając do budowy. Jest sobie worek, do którego wkłada powietrze przez ustnik i mamy trzy główne części, które nam produkują dźwięk. Zaczynając od tych, na które się ma wpływ tylko po części, to są właśnie te piszczałki burgonowe, jedna basowa, dwie tenorowe. No i one dają ten stały dźwięk w tle podczas grania melodii na przebierce. Tutaj akurat konstrukcja jest prosta. Dudy szkockie nie są zbyt skomplikowane. W dudach irlandzkich, o których wspominałem, można grać zasięg dźwięków 3 oktawy, a tutaj jest tylko jedna. Także no, jest prosto, 9 dźwięków. Dudy bywają pokorne, coś leci z ramienia. Także nauka, takie opanowanie podstaw, no, raczej chcącemu nie powinno sprawić trudności. Tylko jedyny problem później, że właśnie dać radę w to zabrać. Tak, wygląda sobie to strolik, który powoduje cały ten hałas. To jest to maleństwo trzcinowe. No i sam z siebie, sama przebierka. Uwaga. No tylko tyle daje. Oczywiście jak się zakrywa dziurki, to są odpowiednie dźwięki. A one dają znacznie przyjemniejsze dźwięki, też są dość głośne. Więc może zaprezentuję. Nie wiem. Tak. Tylko uwaga, jeśli ktoś ma wrażliwy słuch, to polecam zamknąć drzwi i nikogo nie wypuszczać. Tak jak to tam. Dobrze. Thank you.
nastroić. Dlatego tu jednak kręcę. Zaraz tym zagra, ale potem czuję, że kilk spada. Bo schudło mi się ostatnio, ten kilk był chowany, jak byłem trochę większy. Więc mimo ściskania paskiem nie wiem. Dobra, bo pani nie spadnie całkiem. Także kilka będę musiał podstroić, bo właśnie, gdy duże są rozstrojone, czy tak, niektórym się w ogóle nie podoba dźwięk. Więc dla nich jest wszystko jedno, czy duże są nastrojone, czy nie, różne okropy, czy inaczej. Różne porównania były. Hitchcock, pamiętam, że porównał dudy do, aż tak, że człowieka, grającego na dudach, że ten człowiek niesie pod pachą i ściska astmatyczną świnię. Okej, to tak, to jedno porównanie. Inne było znowu, jakby ktoś rzucał workiem pełnym kotu po ścianę. No, różne ciekawostki. To, w ogóle pamiętam kiedyś, przeczytałem na jednym z forów wydziarskich, że facet, któremu odmówiono, czy żona odmówiła grania, ćwiczenia w domu, no bardzo chciał grać i po prostu pewnej nocy przyśniło mu się, że gra. No i fajnie. Tylko no, czuł tam, że coś ściska właśnie pod pachą, ale co go obudziło? Obudziło go darcie się kota, którego miał pod pachą i ściskał po prostu. Także no, kotu się nie spodobało niestety, zdecydowanie. Także, no ale może mi się coś uda. Co mi tutaj zagrać? Wieku, chociaż nawet i wcześniej, ale no między innymi były pod Waterloo, gdzie jeszcze, no a w Afryce, praktycznie Indie,
Pakistan, wszędzie gdzie... Do czego one były wykorzystywane, tak? Po prostu jako instrument wojenny? Znaczy to było na przykład sygnalizowanie, jak było zagłoszone na polu bitwy, no to to się przebijało przez wszystkie te okrzyki wystrzały. Było to słychać jednak. Tam pojedyncze dźwięki, ale jednak było. A poza tym, no... To był też no, właśnie ich szkocki narodowy instrument, więc jeśli gdziekolwiek były szkockie regimenty, to nie mogło nie być tam też dudziarza z nimi. No to jednak był taki, takie podbicie morale, no bo ta była ta muzyka z domu, było coś swojskiego, gdzie na przykład, no, gdzie znaleźć coś swojskiego w Indiach albo w Pakistanie, no się nie znajdzie. No ale tak właśnie było później. W trakcie I wojny światowej no, zaczęła się istna jabłka, bo nie było to jednak pole bitwy takie już takie zbyt nowoczesne, że się planowało, coś można się było gdzieś ukryć, tylko wiadomo, szło się po prostu centralnie na przeciwnika, na okopy i albo się dotarło, albo się poległo. No i niestety dudziarze mieli taką rolę wszystkim, że najczęściej prowadzili oddziały do ataku. Więc kto pierwszy szedł na ogień, wiadomo. Więc te dźwięki były bardzo szybko cichły na polu bitwy. Niestety. I tak w trakcie tych 4 lat statystyki podają, tu akurat już można się podeprzeć. Statystyki podają, że łącznie takich casualties było 1000 wśród dudziarzy. Około 600 chyba zginęło, a 400 zostało poważnie rannych. Także no było ciężko. W ciągu ilu lat? W ciągu 4 lat. 1914-18. Wow. 1000 dudziarzy. Ale jeden z medali też, Victoria Cross, czyli w sumie najwyższe odznaczenie Imperium Brytyjskiego, dostało się co najmniej, z tego co pamiętam, 2 dudziarzom. Jeden z nich miał ledwie 21 lat, jak zginął. Historia była taka, że w 1915, podczas jakiegoś ataku, już nie pamiętam, w której to bitwie było, która jest większy taki bitew, no, część oddziału właśnie, część regimentu szkockiego, oddział poszedł do ataku i napotkali na problem, bo Niemcy ustawili zasieki. No i ogień maszynowy poszedł równo po całej linii, wszystkich ścinało jak drzewa. Wszyscy się pochowali, bali się w ogóle ruszyć. Aż w końcu, no ten dzieciak w sumie można powiedzieć, możliwe, że on chyba tam trochę mniej miał lat, już tego dokładnie pamiętam wieku, spytał się dowódcy, czy coś zagrać chłopakom. Powiedział tak, zagrać. To wspiął się na podwyższenie. I ponoć mniej więcej przez około pół godziny grał, podczas gdy reszta ludzi, właśnie wiedziona tym jego przykładem, no bo on się nie miał jak schować, jak się gra, to się stoi wyprostowany, więc centralnie na ogień wystawiony, wzięli z niego przykład, reszta jego oddziału i zaczęła te zasieki przecinać. No i w ciągu pół godziny przedostali się i pozycja została zdobyta. Tylko niestety dudziarze pełnili też w wojsku rolę noszowych. Więc jak no to James Richardson, tak się nazywał, jak Jimmy zobaczył, że ktoś właśnie został na polu bitwy ranny, niewyniesiony, odłożył swoje dudy, w środku tego błota rzucił je, odciągnął tę osobę do bezpieczne miejsce. No i mimo, że koledzy mu odradzali, wrócił po te dudy, bo to były dudy rodzinne, jedyne jakie dostał od ojca, więc no, po prostu dziwnie by mu było wrócić bez tych dud. Dudy chyba nawet były prezentem, tak, to był prezent, na który się go urodziny, więc nie chciał ich zostawiać. Wrócił po nie, no już nie wrócił z powrotem, wrócił do oddziału. Ciałem mu odnaleziono, za to odnaleziono dudy. Popękane, worek oczywiście przestrzelony, przebierka w kawałkach,
gdzieś tutaj też pozdzierane, zapocone wszystko. No i się udało odzyskać. Siedzą teraz w muzeum w Kanadzie, bo właśnie tam James Richardson się z rodzicami przeprowadził, jak był bardzo mały. Ale był Szkotem z pochodzenia, był Szkot i się urodził. Także no, takich historii było naprawdę dużo. Ale w trakcie II wojny światowej właśnie przez te straty dowództwo alianckie zabroniło dudziarzom wychodzić na pierwszą linię. No mimo wszystko z tego sobie niektórzy mało co robili. Najbardziej popularny przykład, nie wiem czy ktoś oglądał film Najdłuższy dzień albo czytał książkę Longest Day, właśnie jest o lądowaniu w Normandii. Więc wiadomo, 6 czerwca to jest 4 rok. I na plaży Sword było lądowanie i między innymi tam lądował oddział tak zwanych Lovat Scouts. Dowodził oczywiście Lovat i miał swojego osobistego dudziarza. Dudziarz Bill Millin był ubrany w kilt. Jak później opisywał, było strasznie zimno w wodzie, która sięgała mu do pasa, a kilt generalnie unosił się na wodzie jak sukienka, jak spódniczka baleriny naokoło niego. Nie miał przy sobie broni, miał tylko co najwyżej, a właśnie taki oto nożyk mały w skarpecie. Czego, no w sumie więc z Niemcami za bardzo się nie powalczy czymś takim. Tak chyba, że przepraszam, czy mogę pana dźgnąć. No, nie miał nic poza tym, nic co mogło rzucać. Rzucać pociskami, że tak powiem. No i tak poszedł. I gdy się spytał Lorda Lovata, czy... oczywiście to było w żartach, tamten tego nie potraktował jako żart, ale spytał się, czy sądzi, że powinien pochodzić wzdłuż plaży, podczas gdy reszta idzie prosto na okopy niemieckie. No co Lord Lovata powiedział? Oczywiście tak najbardziej, byłoby bardzo fajnie. No to tamten się posłuchał i zaczął chodzić wzdłuż plaży. W ogóle przeżył tyle ataków, tyle razy mówił, że świstały mu nad głową kulami wokół niego. Jedyne co ucierpiało ostatecznie to były jego dudy. Najpierw się dostało workowi, to coś mówi, że nie wszyscy lubią dźwięk, a później, gdy położył je w trawie parę dni później, gdzieś odszedł, no w to miejsce akurat centralnie walnął pocisk, dudy poszły w kawałki. Że nie było przebierki, ta piszczałka faktycznie nie istniała. Dobrze, dobrze, że jego sobie nie było. Ale w ogóle było tak, że złapano kilku Niemców, którzy ostrzeliwali te plaże podczas ataku. I porozmawiał z nimi, i się spytał, czy go widzieli. To byli snajperzy. Oni mówili, że tak, że widzieli go. Czemu nie strzelałeś się do mnie? Bo myśleliśmy, że zwariowałeś. Wszyscy biegli na nas, a ty chodziłeś wzdłuż plaży grając. No to coś nierówno pod kopułką chyba. Także tak mu się udało przeżyć. Zmarł dopiero dosyć niedawno. Już w sędziwym wieku. Ale co roku, póki mógł, nawet na wózku inwalidzkim jeździł do Normandii, żeby te momenty wszystkie uczcić. No, wielki człowiek, to naprawdę, takich czynów ze świecą teraz szukać i takich ludzi. Dudy no w sumie dalej służą w wojsku szkockim, ale to tylko jako forma taka, no, instrument do parady, do paradowania. W trakcie konfliktów ludzie biorą ze sobą dudy. Tam widać na zdjęciach na przykład z Afganistanu czy z Iraku faceta ubranego w mundur, kamuflaż pustynny z dudami pod pachą, no ale to jednak nie jest, że idzie się centralnie na wroga gdziekolwiek. Zresztą to inny konflikt jest, także wiadomo. No, ale dalej mimo wszystko to jest instrument wojenny, co zresztą słychać. Nie wiem, może jakieś pytania albo cokolwiek. Tak, nie wiem, czy wszystko powiedziałem, czy czegoś nie pominąłem. Jak na tym grać? Jak na tym grać? To właśnie tak jak mówię, zasada jest prosta. Jest ustnik, wmukuje się przez ustnik powietrze do worka. I tak, niektóre dudy mogą wystartować od razu z dźwiękiem, ale na ogół potrzeba klepnąć worek obiema rękami, tak żeby
powietrze pod ciśnieniem weszło, przynajmniej na początku, w te trzy piszczałki. Wtedy wkłada się worek pod pachę i dopiero później dodmuchuje trochę powietrza, żeby uruchomić przebierkę, bo ten strojek jest na ogół twardszy od tych strojków tutaj obecnych, które zresztą w ogóle miałem pokazać, ale nie pokazałem. Mam nadzieję, że mi się uda wyciągnąć. Tu też znowu technika poszła do przodu. Kiedyś była ścina na 100%, ale teraz jest plastik fantastyk i różne takie rzeczy. Także materiał hydrofobiczny, czyli jak cokolwiek się zapluje, zamoknie, to to potem spływa po stroliku cała wilgoć. Sam listek tutaj jest z włókna węglowego, także brzmi samo to. Ale cicho, tak samo, jak się samo gra, ale... I to ma różne tonacje, bo te piszczały różne tonacje. Znaczy wszystko jest strojone do przebierki, do podstawowego dźwięku, który się osiąga. Dzień dobry. Może bardziej tutaj. Tak, oczywiście. Który się osiąga grając ten, to jest dolny A tak zwany. No i później trzeba dostrajać to wszystko. Piszczałka basowa gra dwie oktawy poniżej tego dźwięku, a piszczałki tonowe jedną oktawę niżej. Także zawsze wszystko jest właśnie bardziej donośne, żeby przebierka, która jest głośna, jednak mimo wszystko nie zagłuszyła piszczałek i vice versa. A co do samej głośności dud tak ogólnej, to tak jak tutaj już wspominałem wcześniej, ale w większości nie było, no to głośność jest porównywalna do gdzieś tak nota pneumatycznego, to jest około 100 decybeli, w pomieszczeniach nawet do 120, także myślę, że tutaj jest coś koło 120, jak się gra. Także. Trzeba okna otworzyć. Trochę zawsze wyleci, tak. Sąsiedzi nie będą szybciej po drugiej stronie ulicy. Nie, tylko na drugim końcu Lublina. No bo zasięg tego, jak jest dobra pogoda, jak jest nie ma mgieł ani nic, to potrafi być parę kilometrów. Niektórzy mówią nawet, że słyszeli dudy z odległości 10 kilometrów. Szczerze mówiąc, nie wiem, warunki musiały być idealne, nie wiem, powietrze czyste, krystaliczne i w ogóle. Bez żadnych jakichś zanieczyszczeń, ale tak obstawiam, że zasięg skuteczny to coś koło, nie wiem, 4 km może będzie. No w mieście to wiadomo, to się wszystko będzie odbijało od ścian, więc szybciej to się wytłumi, ale... To zagraj nam coś jeszcze i będziemy my grali. Dobrze. A ja w międzyczasie wtedy sobie poprawię kini. Bo już się nie umie. Może zagram. Może rzeczywiście otworzę to okno, to jakby. Może zagram melodię, którą a niech to podczas to ataku grał inny dudziarz. Melodia się nazywa Over the Bones are Over the Border. To jeszcze nawiązuje tam do powstania jakobitów w XVIII wieku. Melodia jest stara, tekst też, ale przynajmniej w miarę rusza ludzi, bo tak samo jak w przypadku tym, który opisywałem, jak trzeba było, dudziarz wyszedł, zagrał i wszyscy ruszyli do ataku.
chciał posłuchać Dud i zobaczyć w filmie, to polecam nie Braveheart'a. Braveheart jest historycznie bardzo niespójny z prawdą, ale jest film Boże Narodzenie po polsku, co to tam tytuł, produkcja, czy koprodukcja brytyjsko, francusko, niemiecko, jakaś tam, tytuł oryginalny jest Joyeux Noël. I właśnie jedną ze stron, historia jest o, dzieje się w trakcie I wojny światowej, jedną ze stron jest właśnie regiment szkocki. I historia jest taka, że w trakcie Bożego Narodzenia, to jest fakt, w filmie jedynie troszkę ubarwione, ale działo się, no dochodziło do zawieszenia broni na Boże Narodzenie. Grano w piłkę, czyli alianci na przykład, Francuzi, Brytyjczycy kontra Niemcy. Wymieniano się prezentami, prezenty, czyli co wtedy mogło być, papierosy, jakieś cokolwiek inne, jakaś czekolada z rozdołu może przyszła, dostarczył ktoś. No ale właśnie na ten czas jakoś jednak ludzie potrafili przestać do siebie strzelać, wyjść z okopów i no, być jak ludzie. No, był ten honor, nigdy nikogo nie strzelał. Nawet zdarzały się ponieść przypadki, że później po wojnie wrogowie utrzymywali ze sobą kontakt, bo wymienili się adresami, pisali do siebie. Także no, zdarzały się te ludzkie jakieś odruchy, nawet w takich czasach. Także polecam film, bo jest naprawdę fajny. Warto obejrzeć, chociaż jest mało znany. W Polsce, jak ktoś leciał tylko dwa razy, puszczano go po 11 nocy. Niestety. Tak, tego nie należy jeść. Tak. Będę próbować się tej rozmowy referować. To da radę. Generalnie taka sama, co najwyżej różnica jest w skali dźwięków, bo nie gra się tutaj pomocą po kolei w walce, tylko ta wygląda tak, jeśli ten nikomu nie przeszkadza, to mogę go zagrać na szybko. Więc nie idziemy tak. Bo dźwięki są podobne, ale jednak nie do końca jak powinny być. Czyli generalnie, tak szybko postawiam, pokazując, pierwszy dźwięk to są wszystkie dziurki zakryte. Następny jest jeden palec, później dwa. I znowu potem musimy trik mały, proszę mi się troszkę ręce trzęsą. Tutaj wczoraj nadwyrężyłem i jeszcze dzisiaj nie dotarłem. Czyli wszystkie dziurki zatkane to jest tak jak C? Jak C. Znaczy dudy według tej takiej europejskiej nomenklatury stroją w H-dur. Tak, w sumie no chyba to było H. Więc ten dźwięk to było H, a możliwe. Ja jestem zdecydowanie praktykiem niż teoretykiem. Nie lubiłem nigdy grać na instrumentach innych, a przyszły dudy i się zaczęło. To jest tak, najniższy dźwięk jest to. A skala, takiego się powiedziałem, tak lecimy. Później ten palec mały musi wrócić. Podnosimy te dwa. Później kolejny odchodzi. I tu jest kolejna trudna dosyć chwila, bo trzeba te trzy opuścić. Ten mały podnieść i ten jeszcze odchodzi. To jest kolejny dźwięk. Więc nie może być podczas przechodzenia. W sumie ja nawet chyba nie za bardzo umiem czegoś takiego zrobić, ale coś w tym stylu, tylko musi szybkie przejście, żeby nie było innych dźwięków niż te, które chcemy zagrać. A później, jak już to nam się uda, skala idzie w górę, kolejny palec, kolejny. I tutaj jest następny trik. Palec serdeczny się wraca i kciuk
Więc zostaje nam tylko ten, to jest najwyższy dźwięk. Ale tam z tyłu zatyka się. Tak, cały czas ona jest zatykana. No poza tym najwyższym dźwiękiem. To tak, cały czas się trzyma kciuk tutaj. Ja w ogóle, jak to niektórzy mówią, mam kciuk bludziarski, ponieważ wygina mi się w ten sposób. Nie wiem, jakim cudem mi się to zrobiło. Po prostu tak to miałem od urodzenia. Jak niektórzy pokazują, tak, no, Boże, co to jest? Złamałeś sobie jakieś coś? Ja mówię, nie, potrafię tak chowałem. No, ale przydaje się, bo w ogóle na dudlach, jak się trzyma przebierkę, nie trzyma jej się tak jak fletu, bo flet trzyma się opuszkami palców, zatyka się otwory, a tutaj jednak odstępy są dosyć spore, więc trzeba te palce tak jakby wsunąć i wtedy dopiero ten mały palec może zatkać najbliższą. Tu mamy trochę więcej, trochę bliżej już do fletu, powiedzmy, podobieństwa, ale tak czy inaczej musi być wsunięta ta ręka, bo inaczej będziemy mieli jak reumatycy połamane palce. I to nie da się tak grać, bo nie będzie się trafiało, nawet jakby się bardzo chciało, bo trzeba mieć nie wiadomo jak wielkie opuszki, żeby całe te otwory zakrywać. Bo zawsze będzie coś... O właśnie. O, powiedzmy. Idzie, ale do szybkiego grania tak jest znacznie lepiej, bo lepsza jest kontrola nad całą ręką. Bo to wtedy cała ręka chodzi, a nie tylko końcówki palców. Tak to wygląda. No oczywiście, żeby się nauczyć, no to trochę czasu potrzeba, tak, żeby coś zagrać, bo no może się komuś uda wydobyć dźwięk. No dzieje się. To było. Zobaczymy. Po to uczyli w szkole grać na flecie. Czym okazuje się, że nawet się nie zagra jak na flecie. Czuję? Teraz zmieniamy usniczek, bo higieniczny. Do tego wszyscy właśnie dostali schody. Tu jest już pierwszy założony, też nieruszany. Nieśliniony. Naprawdę to jest szczelny. Nie wiem, gdzie można spróbować. Jeśli ktoś się odważy. Ja mogę iść na pierwszą. Dobra. Ale czy ktoś woli nie krem? Krem jest dobry, tylko ja jestem. To może. Nie mogę grać i grać. To jedzenie za chwilę, bo z pełnym żołądkiem jak się gra takim napchanym, to jest niedobrze. W sumie racja. Ja kilka razy grałem, to po prostu było, gdzie jest moja przepona? No. Nie, to jest twój. Tu już jest. O, dobra. Jak to się trzyma? Te trzy rury idą na ramię. Nie wiem, to jest suficie, nie zrób. Masz coś do tych wysokich progów? Pustnik nie, już powinno tego. Pustnik powinien dostawać, jak coś to można wyregulować. No i na razie dmuchamy. Na razie worek trzeba napełnić. Później będziemy się martwić o inne rzeczy. Na radę, co? Brawo. Dźwięk już jest. I co, teraz trzeba pozatykać to, tak? O, to dlatego jeszcze długo. Na razie to cały czas dmuchasz, tak? Napełnić trzeba worek, tak żeby było coś... Tego takiego... ja nie słyszałem. Całe życie człowiek się uczy. Nawet swoich dup nie ma. To znaczy jakby takiego pada, takiego stało pod ciągnęło. Ale to cały czas spada z tego. No, zanim zaczniesz grać, to najlepiej trzymać w miarę horyzontalnie. Dopiero później stają wyciągnąć. Trzymać. Jeszcze. Nie zrozumcie, Arka.
świecie, świecie, jeśli nas zaraz. Na górę przybiegnie, w sensie, że to tu. Ale to najpierw muszę odmówić. Najpierw tak. Ej, kurczę. Trochę nieporęczny byłem tam, więc. Zaczynamy, kurde.
Boję mi się kręcić. Przepony trzeba. Robię! Tak? Szkocki. No. No, ale dobre.
Pyszota. Dziura, która się blokuje, żeby nie wracało do dołu. Żeby przynajmniej przez chwilę zostawało w worku. Tego się jeszcze. Ręce, ręce. Ale tego nie trzeba trzymać, tego się ręką nie trzeba, po prostu ustami. Gdzieś ja sobie też tego proszę. Wypalił już i już. Weź mu tatę zagraj na lobie. Na prosto. Na prosto, tak. Bo wtedy jest przebieg lepszy. To jeszcze raz. Trzeba tego zrazu. Nie walnęło w sufit. Ja. Jest straszny ten miśnik.
To nożna pompka jak do pontonu. Tak jak Nero. Wiedział co dobre. Albo sprężarkę pozdrawiam. Odłączali, ale za duże ciśnienie na ogół, żeby po prostu wszystko wysadzało dźwięk, bo jak na ogół się nie dało osiągnąć do drugiej oktawy, tak, tak tam wychodziło. Dobra. Ktoś się jeszcze odbawił? A weź teraz ty po tych naszych takich fazie, w sumie próbach nagraj i teraz to mówię, że raz i będzie grać. No już przestawił, nie, nie chcę. Chyba taki sztyczek, nie? Myślę, że ty nie możesz pomóc. Ja sobie przełożę tylko. Zabezpieczenie. Na mojego ustnika. A może to na ten, na fingerprinta działa. Tak. Że tak włącza tylko na twojego. Ktoś to coś oszukuje. Znaczy ty mi krót dobrze dmuchałeś, nie? No właśnie, było. Wiesz co, mam ten śmiech jeszcze, jest szacunek. Ciężko schodzi. Zupka wyborna, więc superuje się częstować. Dobra. Śmiało. Pamiętajcie, gotowane przez nauczyciela z piwnicy. To dodaje smaku. Jest jeszcze pół blendera, także... No i teraz jak ty tam dmuchniesz, że to zagra? Niesamowite. To szybko trzeba też. O, przychodzi. A? Co ktoś zrobił? Może ktoś zrobił? No właśnie. Co ktoś zrobił? Coś gdzieś zostało. Mamy powód. Dobra, wszyscy mogą się lepiej poczuć swoimi umiejętnościami. Ale nie, znaczy nie wszyscy. Myślę, że to wcześniej skoro działało, skoro Arek dawał radę. Później też było dobrze. Co się stało? Stroik gdzie padł jeden. Do worka. Taka historia. To teraz jeszcze raz. Tak? Jak ktoś chce spróbować, to tylko zamontuje. O, to ja muszę odpocząć trochę. O, proszę. Jeszcze możemy się łatwo odzyskać. Ja też mogę próbować jeszcze raz, ale... Dobra. Tak. Ja dzisiaj na basenie byłem, to się tak nie ma oddychanych. Ile razy grałem, ciasno się działo, dobrze było zamontowane, nagle... Dzisiaj po tyle Przepis dostępny dzisiaj na No, to się nie spodziewałem tego. Jeszcze jak te stroiki mam, to by nigdy nie wpadło. To coś zadało.
zaraz dzisiaj się przewrócił. Za dużo szczęścia. No, a kiedyś już... O, już się... O, skręcam. Rzucę wam tam do tego, do drugiej sali, dobra? Dobra. Dobra, jak to się dobrze, to zaraz będzie musiał lecieć. Czy ktoś chce jeszcze sobie? To teraz już wszystko działa. Tak, ja sobie lecę. Dobra, dobra. To ustnik. Tak, wyczerpałem ustnik z tyłu. Poczekaj, jak wyjdę. Próbujcie tego ciasta, bo jest bardzo dobre, tyle że trzeba uważać na pestki, bo nie wypestkowałeś, no? Się zdarzają. Nie, wypestkowany jest, ale się... Wiesz, przezorny zawsze. Masz tu nowy ten pustnik. Właśnie ciastko. Dobra.
niebieskie talerzyki to do ciastek. Do ciastka. Do tego, tego czarnego. Tak.
Na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Zmienicie, jak ktoś jeszcze ostatni odważny. Ktoś, kto siedzi w kącie i kręci głową, że nie. Teraz czas ludy. Nie! O nie! O nie! Fortepian tak, gitara tak, a dudy było nie. O gitara nie. No to dziękujemy bardzo. Także co można mnie na Facebooku znaleźć? Pisać tylko Dudziarz i powinnoś już zacząć pokazywać. Dobra. Gdzieś tam? Powinien nawet. Ale fanpage masz jakiś? Czy po prostu siebie? Jako osobę? Fanpage. Aha. Duży cudzysłów. Okay. Nie, po prostu, żeby jak ktoś mnie szuka na śluby te. Nie można było znaleźć mnie chyba. No tak to no, na jakimś Eliksie się ogłaszać to koniecznie, a na Fejsie to spoko. Trochę zdjęć do oglądnięcia, jak do kogoś komuś się podobało oglądanie jednego faceta w kierce. No chyba, że ktoś by chciał zacząć się uczyć, to w miarę z moich skromnych możliwości coś by się tam udało załatwić, jakieś podstawy, żeby chociaż pokazać, bo zaczyna się od tego. To nie od razu na tym potworze, tylko na tym, to jest leciutkie w zadęciu. Czyli jesteśmy level master. No już tak, skoro się dało wydobyć dźwięk, no to teraz tylko technikę i lecimy. Ale masz poty. Nie spróbuję zająć, tylko zjada ciastka w kącie i kątu. A widziałeś klucze? Do tej? Do kończyka? Można i tak. Ej, fajne! A dziękuję. Jakie masz zarobiste skarpety, czy co? A, to ten, wojskowy. Znaczy to są full skarpety. Tam pod spodem już zwykłe skarpetki są. Zarobiste. No, strojów to jest sporo. Nowy malunek. Dobra, na to pogodę. No, to wełna. Grzeje, nie? Chociaż po kolanach trochę jak szedłem, to parę kroków zrobić, no to... A do czego jest ten mieczek? Co tam to się... tylko przytrzymuje, żeby jak coś zawiało. Do ciąża po prostu. Często zalewa. Znaczy, jak jest lekki kilt, jak jest mocny wiatr, to no, potrafi. Tak na ślubie. No. Dlatego staram się, jak ta śluba gra, nosić jednak cięższe kilty. Żeby co najwyżej było coś takiego. Bo tu jest jeszcze drugi tak zwany apron. Że jest podwójnie. Że jak ten podwieje, to zawsze jest ta druga linia obrony. Zawsze jest coś. Zabawy jest. A to jest taka spódnica, czy to są takie spódnice? Nie, spódnica normalna. To jest zagręcznik. Czyli co mówisz? To tak standardowo to nie jest taka spódnica, bo jest normalna. Sprzątka. Znaczy nie, pytałam, czy to nie jest jakieś oszukane takie. Nie, to jest prawdziwy regimentowy właśnie. To niektórzy nazywają te rodzaje kiltu czołgiem. On po prostu jest najcięższy, z najcięższej wełny szyty. No, między innymi na zimę. Ale w lecie też tym chodzą. Najwięcej materiału właśnie na to idzie. I ten akurat jest z regimentów, znaczy dwa regimenty go noszą. W jednym Ardalen Sutherland Highlanders, czyli tak, właśnie tutaj jest ta podznaka tego regimentu. To jest główny tartan. A w Blackwash, w sumie tak się nazywa ten tartan właśnie. Blackwash, głównym tartanem jest ten, Royal Steward, ale dudziarze noszą właśnie taki, dla odróżnienia. Czyli jak to się zdejmie, to jest jak ręcznik właśnie, Znaczy kiedyś to było jako ręcznik, można powiedzieć jako ręcznik. Ten przynajmniej taki jest. No to ma tylko dziurki tutaj i tu się wkłada jeden pasek, drugi pasek. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że kiedyś po prostu to kilty nie były jako tak bardzo szyte. To był kawał materiału, długi, tkany właśnie w odpowiednie wzory, który się rozkładało na ziemi. W jednym miejscu na środku właśnie robiło się te plisy, zbijało się ten materiał, kładło się w tym miejscu na ziemi, brało się z jednej strony materiał, zawijało się, brało się z drugiej, zakładało. Jakiś pas do zaciśnięcia i wstawało się jeszcze z takim wielkim kawałem materiału.
który się przerzucało przez ramię. Więc to, co teraz widać na przykład na paradach, co mają ci ludzie, właśnie z tymi czapami takimi wielkimi, to, co jest tutaj założone, ten pled taki wielki, to jest pozostałość właśnie po tradycji, bo teraz ten pled jest oddzielny. To jest po prostu oddzielny kawałek materiału, którym się specjalnie przepasa, a kiedyś to była część całej reszty, część kitu. Bo to jest, jak to się nazywało, bo jest wielki kilt i jest mały kilt. Filawek mor i filawek, jakoś tak. Właśnie te wielkie kilty, to był ten długi kawał materiału, którym się obwinęło naokoło i w ogóle tak, można było w tym nawet spać, jak się obwinąć odpowiednio. Że albo gdzie indziej, jak nie wiem, zastała noc gościa w górach, nigdzie schronienia, no to po prostu się kładł na trawę, cyk sobie tam rozpiął coś. Namiot. Usiedliłem i już. Pontus spray. Pełna. Wstało. Jak nie zamarz. No buty się w ogóle wzięły, to tak jeszcze mogę wspomnieć, bo buty są teraz, się nazywa nawet właśnie Brogues. Gil Brogues, bo to się wzięło od służących, którzy nosili takie buty. Te dziurki kiedyś były prawdziwymi dziurkami, że te buty były perforowane specjalnie po to, też wiązane tak wysoko, nietypowe. Wszystkie buty wiadomo, wiąże się na wysokości buta, a tu na łydce. A miało to wszystko, te dziurki, te szmurki tak wysoko, to miało to tę funkcję, że jak się szło przez jakiś burmisty teren, depło się w błocko, to ten but można było wyciągnąć z nogą, bo trzymał się po prostu na szpulówce wokół łydki, a nie zostawał w błocie, a noga sobie szła dalej. Miało to właśnie taką. No i poza tym dziury w bucie pomagały, jak się szło przez strumyk jakiś, po prostu zdjąć ten but, wylać wodę, z powrotem założyć. I w miarę był suchy, powiedzmy. A reszta to tak do ozdoby. Marynarka się wzięła z kroju wojskowego, to się nazywa gauntlet cuffs. To takie właśnie zakończenia rękawów się spotyka właśnie w tych dubletach wojskowych. Także taka tylko ozdoba. No a poza tym no sporem, czyli do noszenia wszystkiego. Sporem, czyli z kieszenie tak jakby. No. Bo kwit nie ma kieszeni. No, w marynarce są kieszenie, ale są za małe, a tu po prostu komórka tam jeszcze jak się wciśnie. Nic nie. Nie, no port. Nie, jak ja gram na ślubach, to mieści się komórka, portfel, paszka chusteczek i nawet jak się postaram, mała taka piersiówka. Z wodą, chociaż bardzo z wodą, naprawdę, to nie jest czas na picie whisky. Jak się gra 40 minut, to nie myśli wtedy o whisky, bo to wysusza. Ale oczywiście no, dziwne spojrzenia ludzie mają, jak... Z piersiówki ładujesz. Tak, nie pije się w trakcie pracy, tak nawet w zeszłym roku usłyszałem na jednym ślubie w Pile. Nie pije się w trakcie pracy, to był 8 sierpnia, czyli ponoć najgorętszy dzień lata. Było 40 stopni gdzieś, a ja w tej całej wełnie. Po prostu włożę. No, piersiówki piję. Jakaś tam kobieta z dorożki dla młodych zaszła i tak przychodzi koło mnie. Nie pije się w pracy. To jest woda. No niestety. Czyli nie uwierzyła. No raczej nie. Znaczy mówiłem, mogę dać spróbować. No. Sobie poszło. A nie ma jakichś takich letnich kiltów? No to można by uznać za letni, powiedzmy, ale bo są kilty 5, 6, 8 jardowe, czyli to w zależności od tego, ile jest materiału, i to właśnie ile jest tych plisk z tyłu. Bo może być tam powiedzmy na przykład 15, no to będzie coś około 5 jardów. No tutaj jest ich zdecydowanie więcej, to jest z tego co pamiętam 8 jardówka, bo może nawet i regimentowe sięgają do 10 jardów. Dlatego właśnie to są te czołgi, że to jest wydaje, jak to się założy, to nawet jak niedopasowane, to może zacząć się zsuwać, patrzeć ja. No. To w sumie tyle. No właśnie ten nożyk, tak jak mówiłem, ale na koniec jeszcze mogę z tym nożykiem opowiedzieć historię, czemu go się akurat nosi w skarpecie. Sprawa jest taka, że jak ktoś przychodzi w gości, no to znaczy ogólnie chodziło się uzbrojony w miarę, czyli... W gości. Co? W gości uzbrojony.
ogólnie się chodziło, a gości jak się przychodziło, to trzeba było zdać tam rapier, pistolet, wszystko. Jedyne, co można było zostawić z broni jakiejkolwiek, to właśnie był ten nożyk, który się nazywa skindu. To jest ze szkockiego galet tłumaczone jako czarne ostrze, albo ukryte ostrze, bo na ogół nosiło się go, jego większą wersję, w rękawie pod pachą, albo gdzieś właśnie w połach, że tak powiem, kiltu, czy gdziekolwiek indziej ukrytego. I oznaką tego, że się nie ma złych zamiarów wobec gospodarza, było wyjęcie tego nożyka skądkolwiek, gdzie się lokowało, i włożenie w widocznym miejscu skarpety, że tu jest. To jest moja jedyna broń, nic ci nie zrobię. Inaczej się nie wpuszczało. No a poza tym oczywiście były sztylety przeróżne, no, do zabawy, do kucia, dźgania, cięcia i takie sprawy. Zabawy dorosłych. Także. No, w sumie na tym to się kończy. No, jest dużo rodzajów tartanu oczywiście. Jakby ktoś się zastanawiał ile, to obecnie chyba rejestr taki oficjalny mówi coś około 4 albo 6 tysiąca zarejestrowanych tartanów. Także każda rodzina, każdy plan ma swoje pod kategorie. Także no, jest trochę z czym wybierać, ale jeśli się nie ma połączenia jakiegoś z klanem, to lepiej nie ryzykować. Lepiej założyć miarę neutralny tartan, taki właśnie ten, też się go określa mianem rządowego, że raczej się nikt nie przyczepi, albo Royal Steward, właśnie ten czerwony, bo Royal Steward to jest jedyny, przynajmniej jeden z bardzo niewielu tartanów, który mogą nosić Polacy. A mogą go nosić właśnie Polacy dlatego, że książę Charles Steward, jego matka, jeśli dobrze pamiętam, była, żebym nie skłamał, wnuczką albo prawnuczką Jana III Sobieskiego. Była sobieska. Także bardzo bliska rodzina. Więc miał ojca szkockiego, matkę Polkę. I właśnie za to, że miał takie korzenie częściowe, to pozwolił swój tartan, właśnie ten królewski Steward, nosić Polakom. A polski tartan istnieje też, ale nie polecam, wygląda jak pewnie cerata na stół. Czerwień z bielą, z lekkim dodatkiem niebieskiego, czyli barwy polskiej i tam trochę szkockiej, ale po prostu tragicznie to wygląda. Można sobie pisać później, połóż tartan, ale nie polecam. Okropnie to wygląda. A w ogóle, dlaczego kiedy, jeżeli tutaj są, powiedzmy, instrumentem wojennym, prawda, i czasy wojny, to tak... Na wojnie w spódniczce to tak trochę? Niewygodnie. Właśnie wygodnie. Kilt daje zdecydowanie większą... Nie wiesz co mówić. Kilt daje zdecydowanie większą swobodę ruchu. Bo może to wygląda nieporęcznie, bo teraz jesteśmy ubrani na bardziej no, oficjalnie, wieczorowo powiedzmy, ale kiedyś to był strój codzienny. Tam, żeby było wygodniej w tym chodzić, no... Teraz już się nie chodzi na co dzień, się raczej dominują spodnie, a kilt się rezerwuje tylko na specjalne okazje. Ale generalnie właśnie jest wygodnie, nie ma ograniczenia, że się pociągnie nogę do góry. Znaczy no można coś ujawnić, jak się pociągnie was nogę do góry, ale generalnie przy biegu jakoś... Tak właśnie, bo w kilcie się chodzi bez bielizny, tak? Tradycyjnie tak, ale no w takie mrozy... nie polecam. Za to w wojsku jest nakaz, kiedyś nawet to było sprawdzane, żeby właśnie nie nosić bielizny. Wojsko nie może. Cywil, jeśli się bardzo trzyma tradycji, nie będzie zakładał, ale nikt mu też nic złego nie zrobi, jak sobie założy od czasu do czasu, bo go raczej nikt nie sprawdzi. A w wojsku kiedyś sprawdzano, były nawet takie specjalne urządzenia w postaci długiego kilka, na którym na końcu było zamontowane lusterko. Więc dowódca oddziału chodził i pod kilty. Jak zobaczył coś, co było wykonane z bawełny, bo czegoś innego i nie było organiczne, no to ten, że żołnierz miał przerąbane. Jakieś dodatkowe warty, takie sprawy. Tak.
Ale zobaczyć coś takiego na własne oczy nie polecam. Niestety, grając na tych weselach polsko-szkockich, co zobaczyłem, tego już nie odzobaczę. Ale... No, ale część ryzyko związane z zawodem. Ale przyjemnie. Można zobaczyć w ogóle, jak się Szkoci bawią. Powiem szczerze, że nawet takie dziadki 70-letnie to po prostu pierwsi do tańca lecą w Szkoci. Podczas gdy Polacy wszyscy młodzi tylko. Ja pamiętam, jak u mnie w miejscowości jedna dziewczyna ze Szkota wyszła, to jak było wesele, to oni przez tydzień jeszcze poprawiny mieli dzień w dzień. No, bo jak u nas piwo kosztuje 2 zł, no to co to dla nich? I oni ze sklepu... Takie bez... zapasy, no oni się mogą zrobić zapasy po prostu. Chciałem było szukać na całą miejscowość, ja nie codziennie. Nie, bawią się naprawdę. Jak mnie kiedyś, 2 lata temu grałem w Ełku i na weselu ojciec pana młodego, taki już sędziwy jegomość, podchodzi do naszego stolika. Co? Obiad zjedzony? Tak, obiad. Dobrze. To teraz chodźcie do stolika. Tam jest whisky. Dobra. Idziemy. No Boże, po prostu tego były 4 różne butelki chyba, które otworzyliśmy. Jeszcze poza tym nie pamiętam ile. Ale jak nam to zaczął dawać, widać było, że się zna. Bo otwierał. Wąchanie do butelki, nalewał troszeczkę, pomieszanie, powąchał, podał, mówi tutaj torfowo, to tam coś innego czuć, tam trochę orzeka, coś tam ten i to się rzeczywiście zgadzało. Sam że Wolkasz tak mówi 50, 70? Wolkasz na ogół to jest około 40% i chyba może są mocniejsze. No ale jak tak zrobiliśmy sobie to próbowanie tych 4, to tak były to takie spore łyki dla każdego. W odstępie niecałej minuty. No, wesele później było ciekawe. Polecam. A dzięko? Musiałem wracać, to było najbardziej bolesne 7 godzin w autokarze mojego życia. Tragedia. Ale no, ale nie żałuję, bo dobre whisky się napiłem. Wiem, że nie każdemu podchodzi. Niektórzy mówią, że... No oni piją rzeczywiście taką ciepłą bez problemu? Czy ciepłą? Zdarza się, ale przede wszystkim picie z lodem to jest bluźnierstwo. I moim zdaniem... Zawsze do whisky można dodać ciupkę wody, jeśli smak się nie podchodzi. No można, można. Przy ponad 40%. No ale to zależy, jak to właśnie chodzi. To są już takie bardzo delikatne można do whisky. Nie krzywdzi się whisky. No dlatego powyżej 40% jak jest. No tutaj nawet jak się wrzuci właśnie lód, czyli tą szkocką na kamieniach, jak się zrobi w wolnym tłumaczeniu, no to te kamyki się rozpuszczają, to po prostu w pewnym momencie jest bardziej woda niż whisky. Mm-hmm. No, nie czuję się tego wszystkiego. No właśnie, zresztą, że jak schodzimy whisky, to nie czuć tak tego wypowiedzenia, bo ciepło się jednak wydziela, że przez ciepło jest lepsze. Jeśli by ktoś chciał zacząć wstęp do bycia alkoholikiem, ale nie. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu spróbować jakiś dobry whisky, nie? Boże broń Grants. Niech nikt nie zaczyna od Grantsa, czy tam innych jakichś skosz whisky, tak się nazywają niektóre, po prostu w Biedronce gdzieś można kupić te śmieszne pieniądze, ale to jest tragedia. Na Starym Mieście jest Whisky Cafe. Tak. Gdzie? To jest na... jak się nazywa? Na Olejnie. Na Olejnie. Co? Olejna. Znaczy Olejna gdzie jest? To na Starym Mieście. Na Starym Mieście. Jak jest prac z Trybunałem, to zanim się zacznie iść w dół, na plac pokażę, to w lewo się skręca w tę bramę. I ta ulica tak sobie zakręca i po lewej jest najpierw między słowami kawiarnia i tuż obok tej samej bramie jest Whisky Cafe. I po prostu wybór jest potąd. No, no cena za szklankę no tak, z taką ilością, ale to też tego się nie bierze na jednego łyka i daj jeszcze jedno. Tylko że to na przykład no nie, trzyma z pół godziny, popija się małymi łyczkami, żeby naprawdę poczuć te wszystkie smaki, to wszystko odkryć. Także no, jak się zapłaci te no, tam powiedzmy
12-15 zł za taką szklankę, to później z tym siąść, naprawdę. Są 12-letnie, 10, 15, 18-letnie whisky. Wszystkie single malty oczywiście, czyli nie jakieś tam mieszanki, nie wiadomo co. Bo to, co jest w sklepach dostępne, na ogół, no, jak tak, nawet do 120 zł, te shibasy wszystkie, to są blendy. A blend to już jest tak. Tak, ten Balanta jest też blend. No, właśnie, on chyba ze czterech jest mieszany. Znaczy, no, ten Jack Daniels to łukery wszystkie. Valentine's to jest akurat jeszcze, no, powiedzmy, niezłe miejsce, żeby zacząć. Jeśli ktoś nigdy nie próbował, bo ze Szkocji przynajmniej whisky. Bo w samochodzie. Nie boli tak bardzo przy przełykaniu. Gdzie masz pluski? Ale jeśli ktoś by chciał ogólnie z whisky spróbować, to polecam irlandzką Bushmillsa. Bo różnica jest taka między irlandzkimi a szkockimi whisky, że wszystkie, bez względu na to, czy single malt, czy blendy, szkockie są dystylowane, żebym nie skłamał, 2 razy tylko, a irlandzkie są 3 razy, więc są lżejsze. Więc nie gryzie tak bardzo ani w języku, ani w przełyku. Także jest lepiej. Od tego zacząć i później, jak się smak ewentualnie wyrobi, spróbować czegoś mocniejszego z whisky, właśnie szkockich. Od Jasiu Wędrowniczków i Jacku Danielsów, no to tego to nawet nie szkoda mieszać z kolą, a nie rozcieńczać wodą. To nie grzech, ale inne. Tak, już tak a propos właśnie, to Szkot jest właścicielem Szkota naszego lubelskiego. Tak. No. Szkot. Dobrze. Znaczy dobrze, no może coś zacznie wydawać pod kątem whisky, fajnie. Ale tak. Także polecam. Whisky kafe na olejnej. Można fajnie zacząć. Nawet japońskie whisky są. A polskie są w ogóle? Polskie? Tak, bardziej hobbystycznie. Z tego co wiem, nie. A jeszcze taka ciekawostka, że nazwą samą whisky, bo wiadomo, że to woda życia oznacza tam garlic i w ogóle. Ale chodzi mi o to, jak się pisze, jak się teraz zapisuje whisky, bo raz widać, że jest bez E, W-H-I-S-K-Y, a raz jest whisky. I różnica jest taka, że ta bez E to jest szkocka, a irlandzkie są z E właśnie. I amerykańskie, pamiętam, amerykańskie też mają to E, bo napój był największy z Irlandczyków. Szkoci, no to tam też stanowili jakiś procent migrantów, ale jednak Irlandczycy dominowali. Za to Japończycy idą za Szkotami i tam jest już whisky bez. Ale nie próbowałem jeszcze japońskiego whisky, jakoś mam opory, kiedyś próbowałem japońskiego piwa. No może na ich te małe posturki, no to tam coś działa, ale no... Chłop Słowianin jednak, czegoś mocniejszego spróbować, nie jakiejś japońskiej wody, tak samo amerykańskie Miller i inne. Oczywiście to w ogóle bourbon jest. Oczywiście to w ogóle bourbon. Tak, ale no to niektórzy to porównują właśnie, że to tak w smaku. Chociaż no jednak różnice jakieś są, mimo wszystko, no ale Jack Daniels. Fajny jest, Jim Beama kiedyś próbowałem, tak spod innych alkoholi. Jim Beam Red Star. To było chyba Black Cherry, czy jakoś tak się nazywało. Ja bym to nazwał tak, whisky dla kobiet. Właśnie tak, jest słodkie, jest przyjemne. Czuć trochę tak jakby gdzieś w oddali te whisky, ale nie ma takiego gryzienia gdziekolwiek, że nie podrażnia. Po prostu lepiej się przyjmuje do organizmu. No różne. Jakby ktoś chciał porady w tej sprawie, to też zapraszam na Facebook. No, a tymczasem muszę uciekać. Miło było poznać. Gdyby ktoś chciał z nauką gry na dudach, to byłby poważnie kontakt ze mną. Będziemy próbować. Dobrze. Może coś się uda. Także dzięki raz jeszcze. Dziękujemy również. Dziękujemy. Ja tu się będę zbierał, także don't mind me.
właśnie będziemy chyba zbierać. Jeszcze tylko włączyłbym, bo jest jeszcze parę tych poemów Balenca, trochę z was trochę późno przyszło, więc żebyście nie stracili. Address to a Haggis. Haggis to jest taka, z czego jest zrobiony Haggis też? Wnętrzności różne ciekawostki, warzywa. No, generalnie lepiej nie wnikać, chyba lepiej spróbować po prostu, a później pytać, co tam było. Co to jest? Tak. Albo nie pytać. Możemy sobie zdjęcie zrobić. O właśnie, zdjęcie możemy sobie wykleić, takie pamiątkowe na jakieś, co? Ja mogę robić. Na prostego ścianę, tak, nie? Tak. Czyli w tak. Bo było tak. Obce mają wychodzić? Tak. Ścianę. Jak mi tu ładnie zasłoniłeś młodą, idealnie. Nie to oczywiście. Nie chowam. I jeszcze raz. A mnie widać? Aha. Ale to jeszcze zrobię. Idź do tamtego. Nie wiem. Nie wiem. Mam mieć ładne zdjęcie. Chodź do nas, chodź. Nie, no teraz to mistrzostwo wyszło, nie? Gdzieś to ja robię. No już ty. Dzięki. Ale ja jestem pełen podziwu za moc, jak trzeba mieć, żeby wybrać. Nie ma co się zniechęcać, czy nie wychodzi za pierwszym razem. Nie próbowałeś na tych, że tak powiem, bardziej naprawionych, bo tam jest dużo prościej. Nie, nie, właśnie, ale pierwszy próbował, jak działały, coś się stało, że wypadło. No. To tak. Co? Nie, to mi chodzi o adres Haggis. Bo tak naprawdę w urodziny Burnsa to się czyta jakiś konkretny, wiesz, czy ogólnie jego poezja? Znaczy, na pewno musi być właśnie ten adres Haggis. Od tego się zaczyna. Później to w sumie co komu nie pasuje. Takie największe szlagiery. Szlagiery. Chciałem to tutaj kładę, przyłączę, a ja tutaj jeszcze. Gdzie panu chami? Fair bore your honest Swansea face, great chieftain of the Puddin' race. Upon the boy you have your place, page, prize for fair, we learn you what the old race, as lands many, the groaning trencher there you fill, your hardies like a distant hill, your pinwood helped you mend a mill in time of need. Of through your fours used to still, like an amber beam. His knife, see rustic labor dick, and notch upward very slack, trenching and gushing entrails brick like honey ditch, and then
Is there the odorous French ragoon, or woolly woe would store a silver fricassee with Macca's new grand scallop? But it's a terrible host, not missing. It's a secret scorn of you, on sick of learning. Here, people, see him odorous trash, as feckless as a withered rash. His spindle shank, a gift whiplash, his knee. Through bloody flutter, fieldy dash. Oh, how unfair. The rustic haggis fed. The trifle on your head was out. Dokładnie nie pamiętam, bo dziś ktoś mi to opowiadał. W każdym razie on był wychowany przez jakiegoś pastora, bo tam stracił rodziców. I ten pastor miał właśnie jakąś biurownię czy coś takiego. No i on z tego nie potem rozwinął, że Whistler produkował. W każdym razie był bardzo niski, tam co niżej na 60 miał. Był bardzo nabożnym człowiekiem. Tam jak już zaczął się dorabiać i tak dalej, to miał swój sejf. I tego razu on się jakoś zaciął, ten nie mógł otworzyć i tak dalej. I skomował w tym drzwi, nie? Okazało się potem, że coś mi się tam udało, jakieś zakażenie, że musieli stopę usunąć. Aż tak. I potem chodziłby z tej stopy jakoś tam, jako kaleka już. W każdym razie potem musieli nogę usunąć. No i to doprowadziło do jego śmierci ogólnie. To, że kopnął się z tej. A my to co? Jakbyś się jakiś ślub szykował, to tak znać, żeby gości ogłoszyć. Bo jak się wleje za dużo, to z kolei smaki. Albo jak jest robisz na przykład, to też będzie coś innego, jak mówisz, nie ma. Ale zwłaszcza wtedy też nie oczysz wszystkich smaków. Dlatego jest wtedy dobra. A tutaj chodzi, żeby zobaczyć te smaki. Jaka szkoła nie mogła wziąć kawałek się whisky. No właśnie te wszystkie zasady trzeba się trzymać. Tak najpierw powąchać, spróbować, dopiero później. Czysto powinny. To właśnie on sam to zrobił, nie? Testuje. Ja teraz ogólnie wynalazł, to się nieźle popularny. Nie chyba bardzo dobrze. Myślę, że
Nie jest szkoda mi coś takiego, co mi zamawia na ślub. Szkoda się, bo nie będę miał materiał. Teraz jest bardzo dużo związków. Mówimy o tym, że najlepszy nie brać. Mówimy o tym, że najlepszy nie brać. On sporo szkodę w jasnym poszkodzie, ale będzie mały. Dlatego są piórki. Ale dają pojeść. Ja to teraz nie wiem. Ja na niczym mam tu. Ale słyszałem, że rokowy na instrumentach tam bardzo rozwija. Ale to dla mnie chciał być jakiś bardzo ciężki instrument, który zaciszy swojego pokoju. Tak, czy to bym grał, żeby nie wiedzieć. Nie, nie, nie. A człowieka właśnie jak jest w ogóle słyszała, właśnie tym prostu pomyślałem, że przecież mam kiedyś taką instrumentę. Nie wiem, czy nie powinien śmiecić ten system, czy to ja zawsze tylko zebrałem i to tak. Czyli jesteś przede mną, czy po? Ale idealnie, taka w zakresie. Ale po jeszcze jest jakaś grupa? Wracając do tej piechoty, zgubiłem się na rysunku. Mieszkałem tam 6 lat, ale już 5 lat tam nie było, nie było. Słuchajcie, bo myślałem, że są przecież tam przez osiedle, prawda? Żeby zobaczyć, co ja. To się zmieniało, mówimy o takim inaczej, tym kolejkiem było jakieś inne. I szedłem z miasteczka Krawickiego, chciałem taką przestrzeń przejść, poszedłem na Zasawy. I wyszedłem do tego baladu. I już stwierdziłem, nie już idę głównymi, bo nie będę skracał drogi. Tak się po prostu osiedle zmieniło, że nie byłem w stanie go poznać. Wcale tak działałem. Wrócę tym miastem, czy czegoś tam, tylko wrócę sobie przez miasto, zobaczę, co mi to zmieniało. Rzeczywiście się tyle zmieniło, że... Ty byłeś drugi, nie? Jacek miał rozwalał. No, poszedł.
Bo ja już mam na kilku tych, to już wiedziałem, że to jest. A co się dzieje? Ale nie, 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 nie. Tutaj to jest Chevalier. Arek, tak w ogóle. Ja w ogóle nie rozumiem tego angielskiego. Ja też nie. To trzeba z tą startarem się uczyć? Pierwsza sprawa to jest jakiś 18 wiek. Aha. Kiedyś próbowałem Szekspira. Też ciężko było. Kiedyś spróbowałem czytać książkę. Fajne jest na przykład, jak są te czytniki i tam masz wygrany ten słownik, klikasz tylko na słuszko i angielskie tłumaczenie danego słowa. Ja nie musisz nigdzie szukać podstawnego słowa. Znaczy to jest czytnik. Ale w czytniku. No. A tu musisz mieć pewien też szabu odprowadzić. Tak, tam jest co to znaczy, nie? Ostatnio jak robiłam projekt, to faktycznie jak to co tak było sobie sprawdziłam, to jest pół bajt. No a jeszcze że... Wąska. Tak? To jest nasza prośba, bo tak jeżeli się na co przygotuje. Mogę włączyć tego, żeby znaleźć szansę. To jest dosyć długie. Ale ja mam inspirację. Ja dużo dzisiaj na czym spodziewam. Kurde, jestem normalnie w szoku. Jak chcecie. Już dałeś chyba. To jest tłum o szansę. No tak, żeby sobie tam tle. Bardzo długi. No jest długi. Nie śpimy. Pomyśle później na ten autobus. Ja zacznę When Chapman Valleys leave the street, and through the neighbors, neighbors meet. As market days are wearing away, while we sit boozing at the nappy, and getting foo and not so happy, we think not on the long Scots miles, the mosses, whackers, swaps, and strangers that lie between us and the game. There sits your sulky, sullen dame, gearing her brows like gathering storm, nursing her wrath to keep it warm. This is Ram for Shatter. As he for air, ye net the canter, all here, from near a pension passes, goodness of it, only a passes. Oh, Tom, hadst thou but been so wise as came thy own wife, Kate, and Christ. She told thee weel there was a skellum, a blethering, blustering, drunken boiling, and frae November till October, ye market day there was nae sober. That ilka milder with a miller thou sat as long as thou had siller, that every nag was caught a shoe on, the smith and thee got roaring foo on, that at the Lord's house, even on Sunday, thou drank with Captain Jean till Monday. She prophesied that late or soon thou would be found deep groom in doom. Gosh, the warlocks in the mountain by Arley's old hunting captain. Ah, gentle games. It gars me greet to think who money counsel sweet, who money lengthened sage advices, the husband and the wife full of spices. But here again. Ye market now, Tom had got planted and correct, passed by an angle, reason, finally.
Riemann Schwarz, Frank Gerwenien, Rafał The suitor told his queerest stories. The landlord's laugh was ready for us. The stormy loot had prayer and rustle. Tom did not mind the storm a while. Here, Marty see a man say happy. He drew himself among the nappy. As Beasley aimed with legs of pleasure, the minutes wind their way. Kings may be blessed, but Tom was glorious. For all the elves alike, victorious. A pleasure. Co byś powiedział? 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 Co byś powiedział?
Trzeba tak było zrobić. To jest dłuższe.